we wtorek 17 stycznia. Witam Was bardzo serdecznie i gorąco. I jak zawsze chciałbym uczynić to Słowem Bożym. A to czytam wpierw z psalmu 119. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. I z drugiego listu do Tymoteusza, gdzie czytamy: tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. I fragment pieśni 387 z naszego ewangelickiego śpiewnika: niech co czytam w pamięć wdrożę, a co każesz, czynię rad. Gdy Twe słowo mnie wspomoże, wiary mi nie wydrze świat. Wtedy też uczynki me z wiarą zgadzać będą się. Kochani, rozpoczynamy kolejny dzień. Jak każdy dzień, który przed nami stoi otworem, czeka na nas wiele wyzwań, wiele zadań, wiele rzeczy, które musimy zrealizować, wykonać. A co za tym idzie, na pewno staniemy przed wieloma decyzjami, przed wieloma problemami, wyborami. Będziemy mieli wiele dylematów. Każdy dzień jest w jakiś sposób dla nas nowym wyzwaniem i każdy dzień sprawia, że musimy wybierać między tym, co jest dobre, co jest właściwe, między tym, co jako chrześcijanie, jako ewangelicy powinniśmy czynić, a czego powinniśmy unikać, tak by te nasze decyzje były zgodne z Bożą wolą, ale tak, żeby były po prostu dobre dla nas i dla tych, którzy są wokół nas. Byśmy poprzez jakieś nierozważne, złe czy głupie decyzje nie zniweczyli swojego życia, swoich działań, byśmy też nikomu nie wyrządzili żadnej szkody. Jak być takim mądrym, roztropnym człowiekiem? Jak unikać tych błędów i jak podejmować tylko te dobre i właściwe decyzje? I tu dziś z pomocą idzie nam właśnie psalmista, który właśnie w psalmie 119 pisze te piękne słowa: w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. A więc to właśnie to Słowo Boże, słowo, które otrzymaliśmy za pośrednictwem autorów Biblii, słowo od Boga, jest tym, co jest naszym drogowskazem, jest tym, co kieruje naszymi krokami, jest tym, co wyznacza nasze ślady, nasze ścieżki i pomaga nam w podejmowaniu decyzji. Dlatego właśnie tak istotne i tak ważne jest, jak mówi psalmista, aby to w sercu przechowywać to Boże Słowo. Bo dzięki temu to Słowo będzie właśnie tą najważniejszą rzeczą, która każdego dnia nas prowadzi i chroni nas przed grzechem. A czym jest ten grzech? Czy jest to tylko złamanie jakichś czysto teoretycznych zasad i praw, o których czytamy w Biblii? Przede wszystkim ten grzech jest niczym innym jak działaniem autodestrukcyjnym. Jest czymś, co niszczy każdego z nas. Dlatego Bóg, chcąc chronić nas przed grzechem, chce chronić nas właśnie przed tym, abyśmy sami swoimi decyzjami, swoimi wyborami nie zniszczyli swojego życia. Byśmy nie zrobili właśnie tego, co może nam zaszkodzić. Dlatego właśnie Pan Bóg zachęca nas do tego, byśmy to Boże Słowo nosili w swoich sercach i byśmy je przestrzegali, bo ono pomaga nam wybierać te właściwe ścieżki, a chroni nas przed tym, co jest złe, co jest niedobre, co jest grzechem, a więc to, co niszczy nasze życie. I tego z całego serca chciałbym dzisiaj Wam życzyć, aby właśnie ten dzień był pełny podejmowania dobrych i właściwych decyzji, abyśmy to Słowo Boże nosili w naszych sercach na co dzień i aby ono chroniło nas przed grzechem i przed złymi wyborami. Wszystkiego dobrego, niech Pan Bóg Wam błogosławi dzisiaj i każdego dnia Waszego życia. Do usłyszenia.